Cześć. Wesołych świąt. Merry Christmas. Christmas o medeto. Frohe Weihnachten. Wesele Vanoce. Joyeux Noël. Gajan Christmaskon. Chilgoon Christmasu poneseo. W porównaniu do zeszłego roku, tak trochę przytyłam, jestem uczesana, zdążyłam się uczesać i ubrać. Wszystkie moje zeszłoroczne życzenia się praktycznie sprawdziły, to znaczy nie mamy końca świata. Wciąż świeci słoneczko, chociaż jak pisał Czesław Miłosz, innego końca świata nie będzie. No i cóż tam, zestarzyliśmy się wszyscy, zrobiły nam się zmarszczki mimiczne, tu. A mój chłopiec ostatecznie jednak wolał StarCrafta, tudzież święty spokój i mnie zostawił. A obroniłam też magistra, ale na zupełnie inny temat niż ten, o którym mówiłam w zeszłorocznych życzeniach, czyli zupełnie inny temat niż ten, na który pisałam 24 grudnia zeszłego roku. W takim układzie, czego na ten rok 2013? Stałej niepewności, braku harmonii, braku oparcia. Tylko wtedy jest dopamina, adrenalina i cała reszta neuroprzekaźników, które robią nam lepiej. Tylko wtedy jest i stan euforii, i stan depresji, i wszystkie stany pomiędzy. Wtedy się nie nudzicie. Wtedy są rzeczy nowe, wtedy się macha łapami, a potem jak już przychodzi to uspokojenie, to układa się książki w równe kubki i wraca się do swoich zajęć. A w związku z tym, żeby nie było spokojnie. Niech w tym roku z waszych ust nie pada słowo później. Później jest nigdy. A w waszych umysłach niech nie pojawia się koncepcja strachu. Nie ma się czego bać. Na pewno nie rzeczy nowych. Bardzo, bardzo otwartej głowy i umiejętności zadawania odpowiednich pytań. Ciekawości świata. Czegoż tu jeszcze? Przynajmniej jednej osoby, która nie wierzy w to, co robicie, żebyście mogli to zrobić jej na złość. Głośnej muzyki w głowie, masy świetnych książek do przeczytania, które nie dają wam spać. I śmierci waszego wewnętrznego cenzora. Tego, który wam mówi, że jesteście nie dość jacyś, albo zbyt jacyś. Które mówią wam, że czegoś nie wypada, nie wolno wam, nie dacie rady, nie możecie tego zrobić. Na pochybę. A nade wszystko inspirujących ludzi naokoło was. Takich, od których możecie się jak najwięcej nauczyć. I którzy pokażą wam, że pewne rzeczy wciąż nie zostały odkryte i warto by je było odkryć. Pozbądźcie się wszystkich tych toksycznych znajomości w waszym życiu. Takich, które tylko wzmacniają tego waszego wewnętrznego cenzora. Po prostu wydaje mi się, że nie jesteście w stanie utrzymać naprawdę sensownych relacji z waszymi 500 znajomymi, 500 soma? Bez sensu. Z waszymi 500 setkami znajomych z Face'a. Na pewno nie będą to sensowne relacje, ani głębokie. Ja dlatego nie mam Face'a. I być może dlatego też nie mam głębokich relacji. Ale drugą połowę tego wideo chciałabym poświęcić ludziom, od których się najwięcej nauczyłam w zeszłym roku i chciałabym im serdecznie podziękować. Professor Nicola Now for showing me what notions of trust, patience and being meticulous really mean. This isn't quite the lesson I've expected to learn from you as we work together. But thank you. Doktorowi Pawłowi Nowakowskiemu i doktor Annie Ewert za to, że pokazali mi, że nie należy być zawsze pokornym. Pokora nie przydaje splendoru. I lepiej iść tam, gdzie nas jeszcze nie było.
Industria mnie nauczyła, że w życiu nie ma się koleżanek i kolegów oraz, że w świecie akademickim, właściwie cały świat akademicki potrzebuje więcej socjopatów i psychopatów, a nie tylko zwykłych opozycjonistów. No i jej fakultety chyba nauczyły mnie więcej o językach obcych niż jakikolwiek wstęp do językoznawstwa, który zaliczyłam na pozytywną ocenę. Oczywiście Michał Lipnicki, który udowodnił mi, że normatywiści nie zawsze mają rację. I że tylko spokój może nas uratować. Rafał Jenicki był mi dużą inspiracją w tym semestrze, z jego zwyczajem bazgrania po dokładnie każdej wolnej przestrzeni papieru, niezależnie od tego, czy jest to kserówka i inny handout, czy jego artykuł naukowy, czy książka. One wszystkie są popisane i łapie się w razie wszystko. To, co się mówi samemu, to, co inni w dyskusji mówią, to jest the best productivity habit ever. I dzięki temu znacznie mniej straciłam w tym roku i mam nadzieję, że jeszcze mniej stracę w roku przyszłym. Tak, zapisujcie wszystko, co się wokół was dzieje. Czasami wynikają z tego fajne rzeczy. Paulina Grochowska dogrzebała się we mnie w tym roku najgłębszych pokładów uczuć i wywlokła je triumfalnie na światło dzienne. Za każdym razem, jak występuje, to po prostu wyrywa mi serce i pokazuje mi, jak się nie bać, jak się nie wstydzić i jak się nie sprzedać. Olgierd Kosiba i cała ekipa z Tonu, czyli Tomek, Kasia, Ola, ja jeszcze bardzo słabo migam, ale bardzo bym się chciała nauczyć. W związku z tym dziękuję wam serdecznie. Jesteście naprawdę wspaniali. Zresztą jak pierwszy raz spotkałam Olka, to powiedział mi wtedy bardzo ważną rzecz, że język migowy to jest jedyny język, którego nie uczymy się dla siebie, tylko dla innych. I ja wtedy wróciłam do domu, usiadłam na podłodze w korytarzu i po prostu płakałam się ze szczęścia. I byle takich osób, które mogą wam powiedzieć coś tak mądrego, było jak najwięcej w waszym życiu. I would like to thank a bunch of fantastic and famous bloggers out there. The Polish one, like Tomek Tomczyk, Grzegorz Łubiński, Maciej Gierszewski, Paweł Tkaczyk, Krzysztof Gonciarz, and all the others. And to those from all around the world, like Leo Babauta, Tim Ferriss, Aaron Myers, Benny Lewis, to name just a few. The internet is undeniably the greatest source of awesomeness, and I beg of you, keep it up, keep up your good work, you are awesome. No i oczywiście agent chaosu, człowiek enigma, pan, który w duszy jest w 6/9 Irlandczykiem, Adrian Krysiak. Człowiek, który wiekiem na pewno nie chciałby być Adrianem. I człowiek, który pokazuje mi, jak wiele mogę. Jest zawsze tam, żeby mi dać ten final push off the cliff. Chociaż czasami wcale nie jest ze mnie potem zadowolony, nie jest ze mnie dumny i nie wszystkie rzeczy, które robię, sprawiają, że jest mu lepiej na świecie. Ale są to rzeczy, których się boję, co do których nie mam pewności, ale które bardzo chciałabym zrobić. No cóż, życzę mu dłuższej doby, hipotezy uśmiechu. Życzę mu, właściwie on chyba sam lepiej wie, czego on by chciał i może nie powinna mu niczego życzyć. Szybszych publikacji być może. I to by było na tyle. Co prawda pewnie pominęłam masę ludzi. Nie powiedziałam o moich uczniach, od których nauczyłam się wielu rzeczy, od moich krewnych, od moich nauczycieli, wykładowców. Pominęłam kupę bardziej lub mniej przelotnych znajomości.
ludzi, którzy nawet nie wiedzą o moim istnieniu, ale naprawdę nałożyli mi ciekawych idei do głowy. Więc oby dla was, całej tej głośnej hałastry, rok 2013 był lepszy niż wszystkie poprzednie lata, niezależnie od tego, jaką macie definicję dobrego roku i co, czym dla was jest szczęście. No a wy trzymajcie kciuki za mnie, bo znowu mam zamiar spakować paluchy w kilka projektów, o których będę informowała w miarę na bieżąco na swoich blogach. Stay tuned.